No tak, w ogóle na terenie miasta jest sporo takich jeziorek, mniejszych, większych, czasami to są stawiki, ale one jednak mają pewną głębokość, tak? Jeżeli można dojść do nieszczęścia i można się utopić w 30 centymetrach, no to co dopiero, jeżeli mówimy o wodzie, która jest zdecydowanie głębsza. Nie, na szczęście nie. To jest taka nasza inicjatywa, z którą chcemy właśnie wyjść w okresie, kiedy przed nami zbliżają się wakacje, kiedy będzie coraz cieplej, kiedy właśnie młodzi ludzie bądź dorośli będą korzystać z uroków wypoczynku. Taki znak ma być tutaj informacją, że jest to przede wszystkim miejsce nieszczerzone, gdzie dochodzi do takich utonięć. Takie znaki będą w ilości około 50 w całym miejscu ustawione. Podobnie jak przy czarnych punktach, ta informacja ma przede wszystkim przestrzegać, ma działać na wyobraźnię i świadomość ludzi i świadomość przede wszystkim tego, że woda jest żywiołem. I tutaj naprawdę należy zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa. No i przede wszystkim pamiętać o tym, że w miejscu nieszczerzonym jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Ale zadywali i tego, i tego, i pomogli. Nie wiem, z tego, co podpisali karcicy. To zdjęcie było poza... Magda przeklina. W województwie w sumie utopiło się około 50 osób w zeszłym roku. Ta liczba w ciągu 5 lat ostatnio naprawdę jest zatrważająca. Ponad 200 osób zginęło w akwenach wodnych naszego województwa. W tym roku już również mieliśmy kilkanaście przypadków. Ale dzwonię do radia i mówię, słuchaj. Dlatego apelujemy, dlatego wykonuję z taką inicjatywą. Mamy nadzieję, że to się spotka z taką właśnie ze zrozumiałością, tak abyśmy zadbali o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Bo tak naprawdę my możemy stawiać znaki, my możemy o tym mówić, jednakże wszystko zależy od samych uczestników tych plaż.